Szanowni Państwo, każdego roku obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i wszyscy wiemy, że to jest 27 grudnia. Z reguły obchody są uroczyste i dominuje taka narracja, skądinąd słuszna, że było to jedno z niewielu czy jedyne zwycięskie powstanie polskie. Ale nie zastanawiamy się, dlaczego było zwycięskie, co się działo potem, kiedy w zasadzie powstanie się zakończyło. Stoimy tutaj na tle obrazu Ignacego Jana Paderewskiego, przedstawiającego Ignacego Jana Paderewskiego, który przemawia do Wielkopolan. To jest oczywiście czas triumfu, czas zwycięstwa. Tymczasem okazuje się, że powstanie wcale nie było zwycięskie 27 grudnia. Po zdobyciu określonego terytorium przez powstańców, ale nie całej Wielkopolski, należało te zdobycze jeszcze utrzymać. Okazało się, że już w lutym 1919 roku nad powstaniem i nad jego losem, i nad losem Wielkopolski zawisło wielkie niebezpieczeństwo. Zawierając rozejm z Niemcami, państwa zwycięskiej koalicji zachodniej, tak zwanej Antanty, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Francja, stwierdziły, że wojska niemieckie mają wycofać się do granic z 1 sierpnia 1914 roku. Ten niewinnie z pozoru brzmiący zapis był bardzo ważny z punktu widzenia losów powstania wielkopolskiego, dlatego że zgodnie z tym rozejmem, przypomnę, zawartym 11 listopada 1918 roku, Niemcy nadal sprawowały de jure przynajmniej władzę nad całym terytorium Rzeszy, przede wszystkim na wschodzie. A więc zarówno Pomorze, Wielkopolska, jak i Śląsk formalnie dalej pozostawały w granicach Niemiec. Wykorzystując tą sytuację, delegacja niemiecka, która wiedziała, że na zachodzie wojnę przegrała, próbowała utrzymać wszystkie zdobycze na wschodzie. Niemiecki rząd socjaldemokratyczny zaczął wysuwać wobec Antanty żądania, ażeby zmusić Polaków do zwinięcia powstania i umożliwienia władzom niemieckim powrót do władzy w Poznaniu. Mało tego, rząd niemiecki zaczął grozić państwom zachodnim, że jeżeli do tego nie dojdzie, to Niemcy upomną się o swoje prawa do ziem wschodnich, w tym do Wielkopolski, przy pomocy siły. Czy było to realne? Raczej tak, biorąc pod uwagę to, że armia niemiecka nie była w zasadzie pobita w I wojnie światowej, a ze wschodu, z terytorium Ukrainy i Rosji spływały dziesiątki tysięcy żołnierzy, które wracały do domu i nie wszyscy byli demobilizowani, nad powstaniem rzeczywiście zawisło poważne niebezpieczeństwo. I tutaj dochodzimy do tego słynnego rozejmu w Trewirze, który został zawarty, podpisany ostatecznie 16 lutego 1919 roku. Dramatyczne rozmowy, które toczyły się w dniach 14 i 15, właśnie tego dotyczyły głównie. Czy Niemcy uzyskają prawo do władztwa nad Wielkopolską, a jeżeli nie, to czy podejmą działania zbrojne, mające na celu wymuszenie własnych praw. I w wagonie kolejowym, w którym stacjonował między innymi marszałek Foch, francuski dowódca, jednocześnie dowódca wojsk Antanty, toczyły się te dramatyczne rozmowy między Anglią, Francją i Niemcami. Ostatecznie ultimatum, które postawił marszałek Ferdinand Foch, że jeżeli Niemcy nie uznają tego status quo, jakie było na froncie między wojskami powstańczymi a wojskami niemieckimi i spróbują odbić Poznań i całą Wielkopolskę przy pomocy siły, on natychmiast wznowi działania wojenne na froncie zachodnim. To ostatecznie przekonało delegację niemiecką w czasie tych rozmów w Trewirze, żeby przyjąć jednak warunki, które postawiła Francja i Anglia. Tutaj krótka dygresja. Niemcy liczyli na to, że Anglicy ich poprą w tej kwestii, powołując się na zapisy rozejmu z 11 listopada. Ale popełnili pewien błąd, bo zaczęli szantażować Anglików, mówiąc, że Anglicy zrobili to samo w przypadku Irlandii, która próbowała wyzwolić się spod władztwa brytyjskiego w czasie trwania I wojny światowej i to powstanie irlandzkie zostało stłumione. Anglikom to się nie spodobało, więc przychylili się do stanowiska francuskiego i wymusili na delegacji niemieckiej następujący zapis, że wojska niemieckie pozostaną na tych pozycjach, które są i że granicą demarkacyjną między wojskami powstańczymi a niemieckimi ta granica jest nie do przekroczenia. W ten sposób, można powiedzieć, w ostatniej chwili uratowano powstanie. Gdyby tego zapisu nie było, najprawdopodobniej armia niemiecka zaatakowałaby Wielkopolskę już w marcu 1919 roku.
Przypomnę, że rozejm czy przedłużenie rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku nie był jeszcze pokojem formalnym. Jeszcze toczyły się obrady konferencji pokojowej w Paryżu. Także los Wielkopolski, jeżeli chodzi o przynależność tej dzielnicy do Polski czy do Niemiec, jeszcze nie był rozstrzygnięty, aczkolwiek wszystko wskazywało, że przypadnie on Polsce. Układ w Trewirze czy rozejm w Trewirze umożliwiał przetrwanie powstania wielkopolskiego. Jednym z jego postanowień było to, że do Poznania przybędzie misja międzysojusznicza aliancka złożona z oficerów francuskich, brytyjskich, włoskich, którzy na miejscu zapoznają się z sytuacją. Ta misja pojawiła się na początku marca 1919 roku i przedstawiciele tej misji zostali, pokazano im linię frontu, Poznań oraz siły zbrojne, które wówczas już były tworzone w Wielkopolsce przez generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Musimy powiedzieć jedno, że Francuzi, którzy przybyli, wyraźnie nam sprzyjali, ale również oficerowie brytyjscy i włoscy byli pod wrażeniem organizacji, dobrej organizacji sił zbrojnych i w ogóle zaplecza, jakie Wielkopolska stworzyła dla naszych wojsk. W ten sposób jakby utrwalono ten stan, który zaistniał na linii frontu, na tej linii demarkacyjnej i dzięki czemu powstanie przetrwało aż do 28 czerwca 1919 roku, kiedy ostatecznie podpisano traktat pokojowy z Niemcami, który przyznawał Polsce granice już nie tylko z Wielkopolską, ale również z Pomorzem i Śląskiem. Myślę, że warto o tym pamiętać, proszę Państwa, że to powstanie zakończyło się w dwóch fazach. Pierwsza, utrwalenie zdobyczy, to jest właśnie 16 luty 1919 roku, ale ostatecznie przypieczętowanie zwycięstwa to jest podpisanie traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 roku.